Hej, 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 witam was. Dzisiaj pojedziemy ze Stuttgartu do Krajowa na Rumunii. No widzicie, mapa się powiększyła trochę od poprzedniego razu. Może, a to dlatego, że aktualizacja moda. Mówiłem mod, no i widzicie ile doszła Rumunia, doszła. Wiemy, że we Francji doszły miasta. Tu doszły. We Finlandii doszło też parę. Na Szwecji trochę tam było. Na Islandii też. No a mod, znaczy wersja moda to jest 2.0. No dobra. Jeżeli widzieliście mapę, to zaczynamy. No jak zwykle trzeba podjechać pod ładunek. Ciekawe gdzie tym razem stoi. Wtedy po to, żebym te wycieraczki włączył znowu, no. Zawsze mi się myli, zamiast światło ostrzegawcze, zawsze włączam wycieraczki, bo mi się mylą guziki na padzie. No dobra, podczepieni, więc możemy wyruszać. Z tego co widzę, to trasę podzielę na dwie części. Żeby film się nie dłużył. Pewnie raczej będzie więcej niż pół godziny. Ale to się okaże w trasie. Powiedzmy. Pewnie jak zauważyliście, że nie ma już zimy, a to dlatego, bo mod zimą nie działa już na wersji, już na tej wersji mapy. Ale powiem, że dobrze się stało, że wyszła ta nowa mapa, bo chociaż będziemy mieli więcej do zwiedzania, do podróży, o, konkretnie. No i zarazem już śnieg już mnie denerwował. W jeździe po zmroku, bo się światło odbijały, mnie w oczy raziło. No, za ciasno ten zakręt, że za bardzo bym przechowywałem. Grunt, że jesteśmy na autostradzie. I mogę rozwinąć skrzydło.
mało bezpieczny ten zjazd. Żadnych barierek, nic. Wąsko. Ledwo się mieszczę. Oj, o kurwa. No i czuję się prędkość standardowo. Ale na szczęście, że mnie wyleciał tam do tego rowu. Nawet taki, nie wiem, czy tak na rzeczywistości za bardzo powiem, że nie ma takich niebezpiecznych zjazdów. Zawsze są barierki. Może po prostu ktoś chciał dodać trochę. No, ekstremalnego zjazdu. Czy jakoś tak? Nie wiem jak to nazwać. Grunt, że nie padłem do tego rowu. Możemy kontynuować dalszą podróż. Sami powiedzcie, czy krajobraz nie wygląda o wiele lepiej jak nie ma śniegu? Ta barwa zieleni, szarości. To dużo lepiej wygląda niż jednym słowem białe tło. Razu chce się jechać normalnie. Te barwy się zmieniają, a jak był śnieg, to wszystko było białe, szare i dołujące. A tak jest. Dużo zieleni naokoło. Jednym słowem, wolę wiosnę niż zimę.
Oj, nie lubię takiej sytuacji. Ach, szajce. To nawet nie było informacji, że uszkodzenie to. Albo tak mówię goła, że nie widziałem. Nie dostał się najgorsze jak jest tylko po dwa pasy. I taką prędkością wjeżdżam w zakręt i nazywa się tir, musi być obok. Ten niomek, nie mam pola na manewr. Ale rzeczy nic się nie stało. Właśnie przekraczamy granicę austriacką. No, jesteśmy prawie. Ach, mam nadzieję, że jesteśmy już prawie w połowie drogi. Mogę się mylić. No, to później się okaże. Zaraz będziemy tu zjeżdżać. Zmieszę się. Dobrze go wyprzedzić. No i nie będę ryzykował, później gdzieś będę nadrabiał drogi. Jeszcze też tu jedzie. Co to miało znaczyć? W ogóle widzę, że nowe naczepy weszły z mapą. Takie się rozmaicenie. No ale. Skręca i od razu i zmienia od razu ten. Zmienia decyzję, o. No dobrze, skręcił, że wrócił z powrotem. Tak bym musiał za nim jechać.
A ten co zrobił? Kolejny. Skręcił na pas ze skrętu w prawo i od razu uciekł z tego pasa z powrotem. Normalnie, co tu się dzieje na tej trasie? Nie, tak w ogóle jedziemy już w ogóle nową drogą. Jeszcze nie jechałem tą drogą. Plusowym, ona jest właśnie z nowej mapy. Z aktualizacji, o, konkretnie. Zobaczymy, gdzie nas poprowadzi. Ten golf, a nie. A mówię, a co tu się stało? Musiałem zatrzymać. Co oni tu robią? Kurde, ten jakiś śmignął. Ciężarówka zjeżdża na siatkowy. Co tu się dzieje? Mają siły podjechać pod to zniesienie, czy co? Tu taki zawali droga jedzie. Pewnie on był to przyczyną. Każemu się może to zdarzyć. Ten taki podobny? Żeśmy kiedyś go mijali już. Już powoli trzeba myśleć o spaniu. Zobaczymy, czy prędzej informacja wyskoczy, czy po prostu uznam, że już trzeba zakończyć odcinek. Zobaczymy, co będzie pierwsze.
No jest stacja. A wiecie co, jednak to dzisiaj zakończę odcinek na tej stacji już. Nie wiadomo czy później będzie i tak będę się co? Że nie stanę na siat, nie stanę na poboczu. Jak tam paliwo? No już też się kończy to. Zatankuję lepiej. Widzimy mieli psu wszystko z głowy. Aha, w ogóle tak wygląda nasz cały zestaw. No dobra, teraz podjedźmy. Stajmy na parkingu. A dobra, tu na środku. Gasimy wszystko. Jeszcze raz zerknijmy. Dobra, jak ruch na tej stacji jest. Wtedy tak. Wielkie dzięki za wspólnie spędzony czas. No i zapraszam na kolejną część podróży, która będzie niebawem. Pozdrawiam, Redox, cześć!